mam pasję, lubię pisać. Gram w gry. Lubię gotować, lubię grać w piłkę nożną, prawie jak każdy pewnie. Wolontariat to jest praktycznie w 100% zabawa, jest zabawą, współpraca całej jakby drużyny. Przysługa samemu sobie tym, że innym pomagamy. To nas kształtuje na to, kim będziemy w przyszłości. Mieliśmy zajęcia, po czym po tych zajęciach organizowaliśmy różne akcje. Każda grupa miała za zadanie wymyślić jeden projekt. Wybraliśmy ten projekt, który najbardziej się wszystkim spodobał. Nasza klasa postanowiła zorganizować śpiewanie dla mieszkańców. Mi się najbardziej podobało to, że wszyscy ludzie śpiewali razem i że miła atmosfera była. Seniorzy, którzy mają problem z komputerami, telefonami, przyszli do nas. Pomagaliśmy na przykład zamawiać coś na Allegro, zakładaliśmy maile, zakładaliśmy konta na Facebooku. Dla tej satysfakcji z pomagania. Żeby poznawać nowe osoby, zawierać nowe znajomości. Można nauczyć się wielu rzeczy, które można wykorzystać w przyszłości. Jeżeli jest się wolontariuszem, to trzeba nauczyć się załatwiać różne sprawy, bo na przykład jeżeli jest jakaś akcja, to trzeba rozmawiać z ludźmi. Nauczyłam się, że ważna jest współpraca, bo w tym, co zorganizowaliśmy, ważne też było zgranie. Niektórzy po prostu potraktowali to, trzeba zrobić, zrobimy. Tak, ale mówię, była grupa osób, które robiły to z sercem. Najfajniejsze jest to, że jeżeli organizowaliśmy jakąś akcję, to mieliśmy takie namacalne dowody, że to się udało. Jestem bardzo mile zaskoczona tym, w jaki sposób młodzież sobie poradziła z zadaniami, które zresztą sami sobie narzucili. Sami weszli w porozumienie z Domem Kultury. Żeby zorganizować jakąkolwiek akcję, to trzeba poruszyć czasami niebo i ziemię. I dzieci na końcu stwierdziły, że rzeczywiście w gminie pracują normalni ludzie, bo wcześniej przechodzili i ten budynek jakoś tak stwarzał taką rezerwę. Chodzi o to, żeby otworzyć się na drugiego człowieka, a niejednokrotnie dzieci są jedynakami. Tak? I w domu nie musi opiekować się rodzeństwem, bo on jest tym, którym się opiekują. Więc tutaj w momencie, kiedy jest w wolontariacie, on wie, że kimś tam może się zaopiekować, komuś może pomóc. Tak? Pomimo, że w klasie jest, nie wiem, 20 osób, mają inne charaktery, i na przerwach często widzimy, jak się kłócą, to jednak jak jest jakiś projekt, jak jakiś wspólny cel, to jednak wszyscy się jednoczą i do celu brną razem. Duże pokłady dobra i duże pokłady innych pozytywnych cech są w uczniach. Jedną z konkurencji było zaprojektowanie koszulki, nasza koszulka za pierwsze miejsce i właśnie wygląda tak. Czułam się wspaniale i cieszyłam się z tego, że rok ciężkiej pracy przełożył się na naszą wygraną. Moje wrażenia były super. Zajęliśmy drugie miejsce. Zapraszamy. Pamiętam, że na tej gali była taka pani, która wyjechała chyba do Afryki. Tak. I nas opowiadała, że najpierw była takim samym wolontariuszem jak my. Pomagacie tym, którzy są najbliżej was. I ja też działałam w społeczności lokalnej, tylko 8 tysięcy kilometrów stąd. To nie trzeba szukać daleko. Rzeczy do zrobienia jest mnóstwo. Za twoją pracę wolontariacką masz doświadczenie, masz przyjemność, masz dobre zdanie o samym sobie, masz szereg rzeczy, które są, generalnie trzeba o tym głośno mówić, że wolontariat ma dwie strony. My dajemy, ale my też dostajemy. Osobie, która chciałaby zacząć swoją przygodę z wolontariatem, poradziłabym, żeby nie bała się poświęcić czasu na zastanowienie się nad tym, co lubi, żeby się zastanowiła też nad tym, co jej sprawia radość, w czym jest dobra. I to jest, myślę, klucz do takiego fajnego wolontariatu.